Już jesteśmy na wizji w tym momencie. Witam Was serdecznie, jeżeli nas oglądacie. Tarnowska Akademia Nauki. Ruszamy z projektem. Dzisiaj inauguracja z dużą liczbą porad praktycznych, jak z tego wszystkiego korzystać, co to jest, co planujemy. Będziemy też czekali na Wasze sugestie. I ponieważ, żeby tradycji stało się zadość, mamy połączenie z inicjatorem i pomysłodawcą Tarnowskiej Akademii Nauki, czyli panem prezydentem Romanem Ciepielą. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich, witam pana profesora. No, licealnego profesora. Jednak osoby, która jest przewodnikiem po wcale niełatwym świecie nauki. Tak, chciałem prosić o kilka słów przywitania dla naszych widzów, uczestników, bo to nie tylko będą widzowie, ale to będą też osoby, które będą aktywnie uczestniczyły z nami. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No, jesteśmy w nietypowej sytuacji. Wielu z nas jest w swoich mieszkaniach. Ja jestem w urzędzie, ale to jest bezpośredniego kontaktu z wieloma osobami. Bardzo serdecznie wszystkich witam, wszystkich tych, którzy są chętni i rządni wręcz wiedzy. Macie, zwracam się do uczniów, macie, drodzy nasi mali przyjaciele, dostęp do e-dzienników. Macie komputery, przed którymi w tej chwili zasiadacie, ale chcielibyśmy Was zachęcić, zaprosić do swoistej edukacyjnej przygody. Każdego dnia w tym miejscu, właśnie na tym profilu, będziecie mogli zobaczyć, posłuchać, przeczytać czegoś ciekawego ze świata nauki. To nie będą lekcje takie typowe jak w szkole. To będą raczej przekrojowe informacje, które pozwolą Wam lepiej zrozumieć świat, być może poznać tajniki, te z przeszłości i te, które obowiązują każdego logicznie myślącego człowieka, a być może w ten sposób poznacie zasady, które rządzą naszym światem. Jednym słowem, zapraszam do codziennego kontaktu. To jest uzupełnienie tego, co otrzymujecie w ramach całego procesu nauczania. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta forma. Będziemy rozwijać różne możliwe formy kontaktu. Chcielibyśmy, żeby ta strona była interaktywna. To wszystko przed nami, a nauczycieli, rodziców zapraszam do współpracy. Wzbogacajmy treści. Też wysyłajcie nam Państwo swoje sugestie
o co jeszcze powinniśmy wzbogacić cały program. Panu profesorowi Zarudowi bardzo serdecznie dziękuję za to, że podjął się, pomimo tego, że sam jest w swoim domu w tej chwili, nie chcę powiedzieć uwięziony, ale to jest jego miejsce aktywności. Bardzo serdecznie dziękuję, że podjął tą inicjatywę, będzie naszym przewodnikiem po świecie e-edukacji. To być może ta izolacja skończy się niebawem, ale wypracujemy takie formy zdalnego kontaktu, które pozwolą wszystkim w tym wcale niełatwym procesie edukacji poruszać się, i to z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dziękuję wszystkim, że jesteście, trzymajmy się razem. Mam nadzieję, że będziemy mogli często się spotykać. Dobrej nauki. Bardzo dziękuję. Zostaliśmy sam na sam. Słuchajcie, kilka informacji na temat tego, jak ten streaming będzie działał. Pamiętamy o tym, że... Okej, teraz dopiero. Że tak jak pan prezydent powiedział, chcemy, żeby ta platforma była interakcją. Będzie dostępny czat, na którym będziecie mogli zadawać pytania. Będziemy chcieli was zaangażować w różnego rodzaju interaktywne quizy. Bardzo ważna informacja też dla rodziców, ale i dla was, że to, co będziemy tutaj robili, to nie będzie realizacja podstawy programowej. Będziemy zajmowali się bardziej waszymi pasjami, zainteresowaniami. Będziemy chcieli was zmotywować do tego, że nauka w ogóle jest fajna. Co w niej jest fajnego, dlaczego warto się uczyć, dlaczego warto poznawać świat i rozwijać swoje kompetencje. Już ta sytuacja, którą mamy wokoło, bardzo jasno nam mówi o tym, że osoby, które są w stanie szybko zdobyć nowe informacje, to będą te osoby, które będą potrafiły rozwiązać problemy przyszłości. Ja muszę powiedzieć, że cała ta platforma w trakcie powstawania też powstawała właśnie z wykorzystaniem tych kompetencji uczenia się. Ja też musiałem się nauczyć, jak się obsługuje ten program do streamingu OBS. Pewnie niektórzy uczniowie klas 7, 8 dobrze go znają i może możliwe, że jeszcze w czwartek czy piątek znali go o wiele lepiej ode mnie, bo ja musiałem się go nauczyć od początku i mam nadzieję, że wszystko to, co tutaj się dzieje, będzie się rozwijało i będziemy robili coraz mniej błędów, dlatego że te błędy będą, to jestem pewien, jestem przekonany, że i ja będę się mylił i będę się zacinał i pewnie obraz się będzie zacinał, bo mój internet w domu działa na radiu, więc rozumiecie, co to znaczy z punktu widzenia streamowania obrazu HD, czy prawie HD. Jutro już będzie działał czat, więc będzie możliwość zareagowania na żywo na to, co ja tutaj mówię, żebym sobie tak nie mówił po prostu do ekranu, tylko żeby faktycznie można było reagować na wasze pytania, jakieś reakcje, słuchać waszych reakcji. To, co mamy dzisiaj, to jest tylko rozruch techniczny, w którym ja opowiem o tym, jak fajnie byłoby korzystać z tej platformy i jak ona będzie startowała, o której godzinie. Więc powiem od razu, że jutro ruszamy o godzinie 11. Będziemy mieli godzinę przeznaczoną dla uczniów klas 4 do 5. Jak ktoś z klas 1 do 3 tam się pojawi, to też coś dla siebie ciekawego zdobędzie, aczkolwiek pamiętajcie, że klasy 4-5 to będzie nasz docelowy uczestnik. Myślę, że uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej, czyli jeżeli jesteście w klasie 1 do 3, to powinniście w domu zajmować się teraz właśnie swoimi zainteresowaniami, pobawić się trochę czasami, ponudzić, może coś poczytać, pograć w gry planszowe ze swoimi rodzicami, opiekunami. Natomiast my odnosimy się do uczniów klas 4 do 5 od godziny 11. Potem o godzinie 12
Będzie blok przeznaczony dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej, tych starszych 4 do 8. To będzie taki 45-minutowy blok, w którym będą się przewijały różnego rodzaju wydarzenia, quizy i interakcje. Natomiast od godziny 13, przepraszam, od godziny 13 startuje blok już przeznaczony typowo dla uczniów klas 6, 7 i 8. I już powiem, jakie planujemy w ramach tych segmentów wydarzenia. Czyli przypomnę, godzina 11, pierwszy segment 45-minutowy, więc będzie później 15 minut przerwy po to, żeby odejść od ekranu, trochę się poruszać, popatrzeć przez okno, tak jak ja to teraz robię. Może jakieś ćwiczenia spróbujemy tutaj zrobić oddechowo, no, rozciągające to może nie, ale żeby się poruszać trochę. W każdym razie będzie takie 15 minut przerwy. No i potem o godzinie 12 kolejna tura i o 13 kolejna tura. Jak by to wyglądało praktycznie? No to tak, oglądacie nas w oknie przeglądarki i fajnie byłoby, gdyby właśnie to jedno okno przeglądarki było przeznaczone na słuchanie tego streamingu, po to, żeby no, wiedzieć, czego, co tam mówi osoba, która będzie się ze mną łączyła, albo co ja mówię, dlatego że Tarnowska Akademia Nauki to jest przedsięwzięcie, w którym będzie uczestniczyło kilku, może kilkunastu nawet nauczycieli, tak jak nauczyciele, którzy już do tej pory się zgłosili, to są nauczyciele między innymi ze Szkoły Podstawowej nr 24 na Kopernika, Ania Mazur, anglistka, biolog z tamtej szkoły, jest pomysłodawczynią samej nazwy Tarnowska Akademia Nauki, więc tutaj składam podziękowania za tą kreatywną pracę. Natomiast czekamy cały czas na kolejnych nauczycieli, którzy będą prowadzili tego różnego rodzaju kąciki. No i jeżeli tak, w jednym oknie przeglądarki macie ten streaming, to fajnie byłoby równolegle obok tego otworzyć sobie okno, drugie okno przeglądarki, dlatego że to okno będzie nam potrzebne do tego, żeby właśnie aktywnie uczestniczyć w tym, co będziemy robili, żeby wejść na jakąś stronę internetową, którą polecamy, żeby krok po kroku robić te rzeczy, które nauczyciele, o które nauczyciele będą Was prosili, bo jeżeli na przykład połączy się z nami jakiś nauczyciel, który będzie mówił o tym, jak używać Scratcha, jak korzystać z Akademikana, jak obsłużyć platformę Quizlet czy Duolingo, albo jak poruszać się w mapach Street View, zabierzemy Was na takie wirtualne wycieczki między innymi, to drugie okno będzie też potrzebne, żeby ta interakcja się odbywała. Więc mamy to idealne rozwiązanie, dwa okna przeglądarki obok siebie, jeżeli macie w miarę duży monitor, jeżeli ten monitor jest jakiś mały, to można streaming słuchać z ekranu komputera, z głośników i oglądać, natomiast można wykorzystać do tych interaktywnych wydarzeń swoją komórkę, jeżeli tylko macie dostęp do internetu. To kwestie techniczne. Ja od razu znowu przeproszę Was, jeżeli by się coś zacięło tutaj w tym streamingu, musicie być wyrozumiali, sytuacja jest bardzo nietypowa. Całe przedsięwzięcie Tarnowskiej Akademii Nauki powstało w ciągu 4 dni, praktycznie przez weekend. Bartek Bałut, który jest twórcą naszego logo, pracował właśnie przez sobotę, niedzielę po to, żeby to logo powstało. Też bardzo dziękujemy. Będziemy chcieli Wam przybliżać właśnie osoby, znane osoby w Tarnowie, które robią fajne rzeczy, będziecie mogli z nimi porozmawiać, zadać im pytania. To też będzie jeden z elementów tej naszej Tarnowskiej Akademii Nauki. I może ja spróbuję uruchomić jakoś tutaj w którymś momencie czat. Na razie mam okno swojej przeglądarki. Natomiast gdzie ono jest? Dobra, to wrócę może do tego wcześniejszego widoku. O, tutaj.
No i podam te pomysły na treści, które będziemy wspólnie, z którymi będziemy się zapoznawać, w których będziemy uczestniczyć. Będzie między innymi taki kącik Godzina Geniuszu. Będziemy się zajmowali projektami, będziemy rozwijali własne zainteresowania w oparciu o taką metodę, która jest stosowana z powodzeniem w firmach typu Google, w firmach typu 3M czy Hewlett-Packard. Każdy z Was będzie miał możliwość właśnie zajęcia się tą pasją i stworzenia jakiegoś produktu, który z tą pasją jest związany. Ta godzina nie będzie trwała godziny, to będą 10-minutowe, krótkie sesje codziennie, może co dwa dni, które będą krok po kroku wprowadzały to, co chcielibyśmy, żebyśmy wspólnie zrobili. Więc to jest pierwszy segment, Godzina Geniuszu. Będziemy mieli taki segment zwany skrzynką z narzędziami. I tutaj nauczyciele, praktycy, którzy posługują się tymi narzędziami na co dzień, będą prezentować różnego rodzaju aplikacje smartfonowe albo platformy internetowe, które umożliwią Wam rozwijanie swoich umiejętności i wiedzy. Może niektórzy z Was skorzystają z platform typu właśnie wspomniany Duolingo czy Quizlet. My będziemy chcieli pokazać te proste narzędzia wszystkim po to, żeby nawet jeżeli ktoś nie słyszał o danym narzędziu, to żeby nauczył się, jak można z niego korzystać, żeby zobaczył, że jest to ciekawy sposób na rozwijanie swojej wiedzy, czasami na przygotowanie do jakiegoś sprawdzianu, jeżeli by była taka potrzeba. Tych narzędzi będzie codziennie jedno, dwa, żeby to nie było też takie zarzucanie Was treścią, bardziej żebyście mieli do wyboru pewne rzeczy, które później, jeżeli okaże się, że się Wam spodobają, no to pewnie będziecie właśnie z nich korzystali. Także tutaj różni nauczyciele, między innymi wspomniana przeze mnie Ania Mazur, będą się z nami łączyli i pokazywali Wam, co można zrobić na przykład na Akademii Kana, jak można wykorzystać platformy do nauki programowania, do nauki języków obcych, do nauki biologii, chemii. Będziemy chcieli mieć też takie podejście, powiedziałbym, elastyczne, a jednocześnie niezwiązane typowo ze szkołą, to znaczy nie będziemy chcieli i tego się tutaj nie spodziewajcie, że w którymś momencie będzie lekcja biologii i ona będzie trwała tam 30 minut i będziemy mówili o tym, żeby coś tam, jakiś wykład ktoś przeprowadził i później to sprawdził. Nie, tego nie będzie. Więc będą interaktywne z Wami interakcje, tak, interaktywne interakcje, ale głupoty gadam, dobra. Zatem skrzynka z narzędziami, Godzina Geniuszu, będzie właśnie interaktywna nauka, gdzie skorzystamy z różnego rodzaju narzędzi pozwalających wydobywać od Was wiedzę na temat tego, jak orientujecie się w otaczającym nas świecie. Będziemy to później komentowali, będziemy się w ten sposób rozwijali. Ważnym elementem Tarnowskiej Akademii Nauki będzie rozwój umiejętności programowania, kodowania i to będzie w takim kąciku, który nazwaliśmy kodowanie w TAN-ie, no bo TAN, czyli Tarnowska Akademia Nauki, widzicie tam to, czekajcie, tam widzicie to, tam jest to logo, tak? Więc będziemy mieli kodowanie w TAN-ie. Wykorzystamy do tego darmowe platformy, zresztą w ogóle materiały, które będą się tutaj pojawiały, to będą materiały darmowe. Nie trzeba będzie za nie płacić. W tych wersjach, w których my będziemy to używali, to jest to wszystko darmowe, więc mamy nadzieję, że kiedyś przydadzą się Wam po prostu przy przygotowaniu do lekcji albo przy powtórce. Ok.
Będziemy mieli taki kwadrans w tym paśmie wspólnym, czyli i dla młodszych, i dla starszych uczniów. Będziemy mieli kwadrans z gościem, czyli będziemy chcieli zaprosić tutaj na łącza osoby znane w Tarnowie, które będzie można przepytać, będzie można zapytać aktorki, jak zostać aktorką, albo będzie można zapytać może kogo, jakiegoś informatyka, projektanta gier komputerowych, jak do tego dojść. Będziemy starali się połączyć z osobami nietuzinkowymi i będziemy chcieli, żebyście mogli zadać im różnego rodzaju pytania, zgłosić może te pytania wcześniej, może w trakcie, podczas czatu. Więc myślę, że to też będzie sposób na to, żeby się rozwinąć, bo o to nam chodzi w Akademii Nauki. Będziemy mieli też taki segment, jest to taka propozycja na razie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiecie, to cały czas się rozwija, ten projekt to jest projekt, który jest w trakcie rozruchu, ale też rozwoju, jak wszystko w życiu cały czas się zmienia, więc wymyśliliśmy taki pomysł Uczniowie dla uczniów, gdzie zamiast znanych tarnowskich osobistości zaprosimy uczniów, którzy będą mieli coś do powiedzenia na temat tego, co robią w swoim czasie wolnym, czym się zajmują i co mogliby polecić Wam jako naszym widzom. Będzie taki segment magiczna kula. Jak sobie wyobrazicie taką kulę, prawda, z której się przyszłość czyta, to w tym paśmie dla uczniów 6 do 8, klasy 6 do 8, porozmawiamy o umiejętnościach przyszłości, o kompetencjach, o tym, co jest potrzebne w życiu, co będzie kiedyś potrzebne, co już teraz widzimy, że faktycznie się sprawdza. I tutaj zajmiemy się i podcastami, i startupami, co to w ogóle jest, czy słyszeliście o takich rzeczach, czy korzystacie z podcastów, słucha ktoś podcastów tego typu właśnie. Różnego rodzaju będzie mowa o umiejętnościach współpracy, będziemy Was pytali o to, czy wydaje się Wam, że ta współpraca faktycznie jest potrzebna, czy potrafilibyście współpracować na przykład z osobą z innego kraju, z innej kultury, bo to jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie, więc będzie ta magiczna kula. Mamy taki krótki segment Ale Kanał. No i ale kanał to będzie polecenie kanałów YouTube'owych. Jeden kanał dziennie, znacie pewnie nazwy różnego rodzaju kanałów, na których szukacie informacji, kiedy trzeba odrobić zadanie domowe, ale to nie będą kanały w stylu właśnie takie ze ściągami, nie? To będą kanały takie, które są sprawdzone pod względem merytorycznym, czyli słuchając ich na pewno dostaniecie dobrą, rzetelną informację, a my będziemy starali się te fajne kanały wyszukiwać. Pewnie Was zapytamy też, z jakich kanałów korzystacie, żeby zdobywać wiedzę. Ja na przykład starając się nauczyć obsługi tego programu do obsługi streamingu, no to kilka kanałów YouTube'owych wykorzystałem, na którym ludzie po prostu powiedzieli, jak się za to zabrać. Będziemy mieli kanał dotyczący tego zwany podróże klikiem po mapie. Jakbym miał teraz czat, kurczę, nie wiem, no może by się udało jakoś ten czat uruchomić, to bym wtedy zobaczył, czy mnie ktoś w ogóle ogląda, więc za chwilę spróbuję to zrobić. Ale w tych podróżach klikiem po mapie będziemy Was oprowadzać po ciekawych miejscach na świecie, do których czasami, jeżeli nie można dotrzeć, bo akurat samoloty nie latają, to można zwiedzić na przykład Dublin czy Klify Moheru, jak będziemy mieli Dzień Świętego Patryka już niedługo, albo gdzieś tam przed Wielkanocą może wyjdziemy na ulicę Jerozolimy, zobaczymy, jak wyglądają stacje Drogi Krzyżowej w realu. Więc mam nadzieję, że uda się Was zaprosić właśnie do takich ciekawych, bogatych w informacje podróżach klikiem po mapie. No i na koniec każdego modułu, tego 45-minutowego, będzie taka sesja Q&A. Wiecie, co to znaczy Q&A? Q to od questions, a A od answers, czyli będziemy starali
się właśnie posłuchać Waszych pytań, czego Wy byście chcieli dowiedzieć. I to będzie codziennie. Będzie segment czytać czy nie czytać. To jest na razie pomysł, żebyście dzielili się też między sobą jakimiś rekomendacjami dotyczącymi na przykład książek, które w tym momencie gdzieś tam z nudów czytacie. Więc to są nasze pomysły i propozycje. Spróbuję zaraz znaleźć informacje dotyczące tego, czego się już jutro można spodziewać. Gdzieś to chyba mam, sekundka. Chyba szybciej chyba to znajdę w jakimś pliku niż na papierze. Już zaraz opowiem o tym, co jutro do przewidzenia, co jutro jest przewidziane do realizacji. Okej, widzę, że jest kilkadziesiąt osób, które oglądają. Powoli te osoby dołączały do nas. I już próbuję otworzyć to okno, które zawiera informacje co z jutrzejszym dniem, bo pewnie byście się chcieli tego dowiedzieć. Sekundka. Docelowo już mamy uruchomiony fanpage i na tym fanpage'u będziemy takie rzeczy właśnie podawali, tak żeby już bez zbędnej gadaniny po prostu móc sprawdzić, czego się spodziewamy, i jeżeli na przykład zainteresuje Was to programowanie, to będziecie wiedzieli, o której godzinie wejść na tego streama. Strasznie wolno mi komputer chodzi teraz przez to obciążenie tym streamowaniem. Nie sądziłem nawet, że to będzie tak strasznie spowalniało. No ale takie jest życie. Trzeba sobie radzić z tym, co mamy. Już sekundka i będzie to się pojawiać. Dobrze. Już. Okej, mamy. Zatem ruszamy o godzinie 11. Mamy pasmo właśnie do klas 4-5, więc będzie tutaj przypomnienie zasad. Będziemy mówili o tym szybciuteńko, co jest planowane w danym dniu. Ruszymy z wstępem do interaktywnej nauki. Będzie ta interaktywna nauka, trochę Was Ania Mazur rozrusza tutaj. Pokażę też Wam początki tego kodowania. Wejdziemy sobie na taką stronę internetową, która nawet jeżeli człowiek jest w klasie 4-8, to pokazuje, jak zdobyć te początkowe umiejętności przydatne w programowaniu, w kodowaniu. Później o 11 rozpoczyna się to pasmo wspólne, przepraszam, o 12, bo mamy lekką zmianę w związku z tym, że kanał transmitujący tego streama jutro już będzie kanałem Tarnowskiej Akademii Nauki. Dzisiaj korzystamy uprzejmościowo z kanału Urzędu Miasta, który zazwyczaj jest używany do transmitowania sesji Rady Miejskiej. Od jutra już będziemy chcieli być na swoim. I właśnie w tym paśmie wspólnym będzie w początek godziny geniuszu, będzie skrzynka z narzędziami, będzie fragmencik z Ale Kanału, będzie polecenie dobrej stronki. Natomiast już o godzinie 13 w paśmie dla klas 6-8 będzie segment o nazwie Magiczna Kula, później będzie trochę interaktywnej nauki dla tych starszaków i kawałek kodowania już w wersji starszej. I oczywiście będzie też sesja Q&A. To wszystko już jutro. Ja sprawdzę, czy mi się uda tak na żywo ten czat uruchomić.
41 oglądających, dobra, już szukam opcji do uruchomienia czatu. Tak, tu. Tak. Bo może macie jakieś pytania, więc te pytania można kierować albo na naszym fanpage'u, albo właśnie jak mi się ten czat uda jakoś. No właśnie tak. Tak, sekundeczka, tak, tu trzeba skopiować adres, kopiujemy, przechodzimy do OBS-a, no i mamy tutaj, dodamy sobie ten czat, jak to było, przeglądarka chyba, tak, czat. Albo teraz może skorzystamy z czegoś istniejącego. O, jest tu czat. Tu zmienimy tylko. No i zobaczymy, czy się co pojawi. Czat jest wyłączony w tej transmisji na żywo. Zobaczmy. Zobaczmy teraz. Coś się pojawi, czy nie? Okej, coś się pojawiło. Więc jeszcze raz. Tak? Ups. Czat. Zobaczę, czy teraz coś się pojawi. To działa z opóźnieniem najczęściej. Uparcie twierdzi, że czat jest wyłączony. Dziwne, bo go właśnie włączałem. Nic chyba dzisiaj z czatem się poddamy. Teraz. No. Okej, no to cóż, to do zobaczenia. W takim razie nie udało się. Poddaję się na razie z tym czatem. Jutro na pewno będzie to działało. Zapraszam jutro na godzinę 11. I ruszamy w takim razie. Mam nadzieję, że będziecie już nas jutro, będziecie na nas czekali. Do usłyszenia.